Witajcie. W poszukiwaniu wyjątkowego smaku jesteśmy w stanie jechać na koniec świata. Dlatego dzisiaj zabieramy Was do Argentyny, kraju słynącego z wołowiny. Jednak my będziemy szukać wyjątkowych odmian chmielu i poznawać lokalny argentyński kraft. Witam Was w Buenos Aires, tradycyjne argentyńskie śniadanko. 25 deko wołowiny, frytki, sosiki, bardzo niewiele symbolicznie warzyw, przede wszystkim mięso. Chodzimy po wąskich uliczkach cmentarza Recoleta w Buenos Aires. Potężne grobowce i to, co przeraża, to trumny wystawione na widok publiczny. W wielu grobowcach można zajrzeć do środka i zobaczyć trochę przerażające rzeczy. To tutaj na tym cmentarzu pochowana jest Evita Perón oraz wielu innych prezydentów Argentyny. Właśnie, gdzie jest reszta ekipy? Tuż naprzeciwko cmentarza Recoleta znajduje się browar Buller, jeden z bardziej popularnych, jak zdążyliśmy się zorientować, w Buenos Aires. Taki klasyczny brew pub, czyli browar rzemieślniczy w środku miasta. Na oko Buller prezentuje się genialnie. Jest tutaj wszystko, i brama garażowa, i zardzewiały blachy i tak dalej. Sprawdzimy, czy piwo jest równie dobre jak wygląd tego browaru z zewnątrz. Otwierają o 12, czyli teoretycznie od 7 minut leją piwo. Idziemy tam zobaczyć do Bullera. Buller's Brewing Company okazał się tak naprawdę świetnym miejscem, świetnie wyglądającym, z bardzo dobrym piwem. Bardzo dobra IPA. I co tam jeszcze piliście? Najlepsze było Honey Beer, czyli piwo miodowe, bo go nie było. Wszystko tu jest naprawdę świetne, oprócz tego, że nie ważą piwa od jakiegoś czasu. Mają przerwę i ponoć zaczynają dopiero za 2 tygodnie. A poza tym, ty coś glancisz. Pinta Point w Buenos Aires, czyli punkty, w których można sobie przyjść i wziąć piwo na wynos z różnych browarów. Tutaj na ścianie są piwa z 4 różnych browarów. Spróbujemy imperialnego stouta z Unamas, czyli lokalnego browaru z Buenos Aires. Trochę zagranicy, trochę lokalesów. No i będą się ręce kleiły. Czyżby wtórna fermentacja? Tak się ponoć pije w Buenos Aires. Palermo Soho, ilości knajpek, restauracji przetykanych warsztatami samochodowymi, dużo zieleni, brukowane uliczki, bardzo klimatycznie tutaj jest. Jest jeszcze dość wcześnie, bo jest godzina 5:30, więc prawie wszystko jest pozamykane. Browary, multitapy, restauracje. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. A tak mamy zamiar wybrać się do
Old Mool, browaru, do Blue Doga. No i zobaczymy, co nam przyjdzie, to zobaczysz. Widzisz, ziomek? Królestwo Tatarów z ryby, ceviche'ria. Masz bardzo wypalcowany obiekt. W Argentynie Pinta to jest jedno z najpopularniejszych piw. Pinta. 60 argentyńskich pesos. Szkoda tylko, że zamknięte, bo jest po prostu za wcześnie. Jeden z wielu popularnych lokali w Buenos Aires, serwujący różne piwa rzemieślnicze. To nie jest ani browar, ani brewpub, nic z tych rzeczy, po prostu multitap z wyborem argentyńskiego craftu. Dobre? A ja właśnie będę spożywał, wlewał swój zmęczony organizm Black Mamba, czyli Fesa. Foreign Extra Stout? Tak. Proszę, foreignerek. To jestem towarem eksportowym polskiego narodu. Przypalony smak, ale piwo może być. Ja piję Hopera, czyli Black IPA i powiem szczerze, bardzo sympatyczny. Przypomina mi jako żywo Hop Pokusa. Znaczy, może nie jest aż tak aromatyczny jak Hop Pokus, ale jest całkiem miły. Więc jako stary gastronom sprecyzuję. Nie są to typowe flaczki, bo flaczki to są żołądki. To są jelita wieprzowe, które są faszerowane pastą podobną troszeczkę do pasztetu. I następnie są grillowane. Fantastyczny smak. Działamy dalej. Wielki, gorący, soczysty, smakowity kawałek wołu. Jak oni go smażą? Nie wiem. Ale smakuje perfekcyjnie. Buenos Aires to miasto, które ponoć nigdy nie zasypia, ale my już się kładziemy spać dzisiaj, bo jutro rano w dalszą drogę. Opuszczamy Buenos Aires i jedziemy na południe, do Patagonii. Jedziemy do El Calafate, El Bariloche, El Bolson, czyli tam, gdzie zagłębie argentyńskiego kraftu i chmielarstwa. A przy okazji najpiękniejsze lodowce na świecie. Hektolitrowa warzelnia, Industria Argentina,
i dzisiaj ważony jest Forin Extra Stout. Pachnie bardzo ładnie, tak zapowiada się super piwo. Visita de los chicos, quiero mandarles un gran saludo y un fuerte abrazo a todos los colegas cerveceros de Polonia. Sigan para adelante. Widzieliście kiedyś tak położony browar? Bo ja nie. First of all, welcome. Welcome you all. My name is Diego, I'm the brewmaster here in Patagonia. And get to know the installation. We have a Kasper Schulz brewhouse, 20 hectoliters, great equipment. It's all recovered in copper and bronze, but the inside of the tanks are of course stainless steel, 304, food grade. Then we have the fermentation and filtration area and the bright beer tanks. We have a maximum capacity install of 500 hectoliters a month, so 50,000 liters. And then we only keg our beer in 20 liters keg in slim Portinox kegs. Plantacja chmielu odmiany Mapuche, czyli oryginalnej, rdzennej odmiany argentyńskiej. Teraz produkcja tej odmiany to około 1 tony rocznie, a jak dowiedzieliśmy się od Hernana, zapotrzebowanie to co najmniej 3 tony rocznie. Ale z tego co wiemy, chmielarze w Argentynie intensywnie rozwijają uprawę m.in. odmiany Mapuche. Pięknie położony chmielnik w El Bolson w Patagonii u stóp Andów. Frank Budnik założył ten chmielnik w 1957 roku. W 2017 roku będzie to dla Franka 60. zbiór chmielu. Abrazo is like goodbye. Yeah, abrazo is just to end an email or in the phone. Okay, bye-bye. It's abrazo. No i co, ładujemy się na prom. Będziemy przekraczać cieśninę Magellana. Tourist from France. Na zdrowie. Międzynarodowe Towarzystwo. Dużo backpackersów, ciężarówki wiozące coś pod brezentem, piesek. Bye bye, kontynentalna Ameryka Południowa, zmierzamy do Ziemi Ognistej. Thank you.
prawdopodobnie zatarł się. Koniec końców dotarliśmy do browaru Beagle. Jest to prawdopodobnie najbardziej na południe wysunięty browar na świecie. A naszym przewodnikiem będzie Gustavo. Hola a todos en Polonia. Desde acá, desde Ushuaia, al fin del mundo, Argentina. Les deseamos a todos los consumidores y fanáticos de cerveza artesanal allá en Polonia, los saludamos y los invitamos a visitarnos acá en el fin del mundo para probar nuestras cervezas y unir un poco lo que es cultura argentina, cultura patagónica y del fin del mundo y que llegue allá a los paladares de Polonia.